Witam ludzki. Dzisiaj jest 14 dzień czerwca 2020. Witam was z nadwody, z moją łódeczką z tyłu. Z nadwody takiej, o, zobaczcie. To będziemy się łowili. Też ostatnio nie dało mi fajnych rezultatów moim kolegą, ale bardzo, bardzo zmienna pogoda na początku tego czerwca w tym roku. Trzy burze przez nas przeszły, jedna nas zahaczyła, dwie bokiem. Wiatr się zmieniał, ciśnienie, góra, dół, tylko małe sandacze, małe szczupaczki. Ryby wychodziły do przynęt i dziękowały za współpracę. Tak było. Także byłem trochę zjednoczony z początkiem sezonu, chociaż no bardzo, bardzo dziwne, bo początek sezonu zawsze tutaj był. Więc to, co się stało, no dużo, dużo tutaj zarzucam tej pogodzie, która była. Więc dzisiaj jest powtórka, sam. Może kolega do mnie przyjedzie później w południu. Dzisiaj będę łowił na wszystko. Wszystko możliwe właściwie. Jak mi się uda. Zobaczcie, mamy spinning z lekkimi główkami, bo to jest płytko. Tutaj jest około 3-4 metrów gruntu się łowi na tym jeziorze. Mamy wędkę wertykalną. Tam po tamtej stronie jest spławiczek, widzicie. Będzie łowił na żywca. Na drugiej stronie druga wędka po prawej to jest ta wędka wertykalna na martwą rybkę. Także będziemy dzisiaj tak walczyć. No, zobaczymy, zobaczymy. Pogoda jest bardzo ładna, aż za ładna. Jest godzina 9, teraz dochodzi. A, właściwie już przeszła. Godzina 9. Popływam sobie trochę, może do wieczorka mi się uda. Może szybciej zjadę, zależy jakie będą warunki. Wiatr ma być niestety znowu wschodni, ale ma się zmniejszyć, bo wczoraj to jeszcze wiało mocno. Dzisiaj niedziela, no drugi dzień weekendu, zmniejszył się on, ma się zmniejszyć tylko do 5 metrów na sekundę. Na tym jeziorze nie zdąży się rozbujać, wczoraj była 8, więc tutaj już by się rozbujało dość mocno, a dzisiaj jest tylko 5, do 5 ma być w ciągu dnia. No więc jestem pełen optymizmu, bo ten wiatr wschodni, chociaż no wschodni, ale wieje już prawie od tygodnia, więc ryby się już ułożyły do tego wiatru. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to się będzie działo. Bądźcie ze mną. Trzymajcie kciuki. Ale poleciał. Pięknie uderzył.
rybka westylowa, słuchajcie. Big tail. Czyli to. Spowodowało dwa brania. Konkretne dwa brania. I jedną konkretną rybę. Sprawik poszedł. Pięknie podskoczył. Widziałem same branie. Podskoczył tylko na fali. Poszedł. Wyskoczył.
No i co, ludki? Czas na zakończenie dzisiejszej przygody. Trochę fajnych rybek powpadało, dwa ładne sandacze, kilka mniejszych sandaczy. Jednego wziąłem sobie na obiad. Działo się dzisiaj. Było kilka uderzeń nietrafionych. Na rzece złowiłem jedną rybę. Na trupka nie złowiłem nic, miałem dwa brania. Spadły na opad. Rzucałem trochę, ale miałem tylko jednego brania, co nie wykończył brania. Fajnie. Cały dzień spędziłem na wodzie. Trochę mnie karp piecze. Będzie spanie na kiju. Też się smarowałem, ale nic. I co, zamiast siedzenia na sofie przed telewizorem dzisiaj, to siedziałem na fotelu i przed takim telewizorem. Głupota, nie? No ale...